polędwiczki w sosie kremowym. Do tego celu potrzebujemy jakieś pół kilograma polędwiczki, którą to wiadomo przemyjemy, pozbędziemy się takiej większości błon, pokroimy w paski, oprószymy solą, pieprzem i będziemy je smażyć na patelni, tak żeby się nam pory zamykały. Także jak mamy patelnię grillową, to użyjmy patelni grillowej, będzie to fajnie wyglądało. No jak nie mamy, to musimy się posilić zwykłą patelnią. Także polędwiczki wycinamy z błon i kroimy w paseczki. Polędwiczki mamy pocięte. Możemy delikatnie ręką je, wiadomo, rozbić, ale nie jest to wymagane. Także potraktujemy troszkę pieprzem świeżo zmielonym. Sól dodamy później podczas pieczenia czy duszenia na patelni, z tego względu, żeby nam te polędwiczki były soczyste, nie były twarde. Także solić będziemy na końcu. Wiadomo, pierz możemy dać teraz, nie przeszkadza, ale solimy pod sam koniec, to już doprawimy sobie do smaku. Także tylko traktujemy pieprzem te polędwiczki, solą. Idzie tu przyprawą, nie jest potrzebne. Że tyle wystarczy. Patelnię rozgrzejemy i będziemy smażyć z wszystkich stron. W dalszej części będzie nam potrzebny jakiś rondeleczek, do którego wrzucimy łyżkę masła. Jest ona ciutkę więcej, ale w przepisie jest łyżka masła, które to rozpuścimy. Po rozpuszczeniu dodamy łyżkę mąki. Ja tu mam akurat orkiszową, ale można dać zwykłą mąkę. Wszystko energicznie wymieszamy. Dodamy 50 ml wody, 50 g serka topionego kremowego i później śmietankę 30, 200 g, także taki pojemniczek. Wszystko razem wymieszamy i zalejemy nasze polędwiczki. Rzucimy nasze polędwiczki na patelnię. Tak jak wspominałem przed chwilką, jak mamy patelnię grillową, to możemy na jakiś sposób na patelni grillowej, wtedy fajne nam paseczki wyjdą, ale jak nie mamy, także możemy na zwykłej. Dobra, w międzyczasie odpuścimy masełko, tak jak mówiłem. A polędwiczki nam tu się ładnie, tak jak widać, już przysmażyły, masełko mamy rozgrzane. Także wsypiemy mąkę, łyżka mąki. Teraz dodamy wodę. Wszystko to musimy ładnie połączyć. 50 gram serka, czyli połowę opakowania. I do tego śmietanka. 30%, 200 ml, czyli 200 gram. I wszystko ładnie musimy rozmieszać. Wszystko nam się ładnie rozpuściło, także wlejemy wszystko na ten sosik do polędwiczki i będziemy dusić do miękkości.
Zmniejszymy troszkę gaz, przykryjemy wszystko i nam się to wszystko dusi. Pod koniec troszkę posolimy i danie mam gotowe. Na taką ilość polędwiczki i sosu ja dam pół łyżeczki soli, także jest wystarczająca ilość soli. Sos bardzo fajny, taki kremowy. Także tutaj mamy akurat dość duża ilość tego sosu jest, także do polewania czy to jakieś kaszę, ryżu, czy ziemniaczku mamy fajny sosik. Polędwiczkę tak będziemy dusić, jak myślę, jakieś 30-35 minut będziemy ją dusić, tak żeby była mięciutka. 30 minut akurat mija, także jak widać polędwiczka to się nawet ładnie tego wpiekła. Sosem zgęstnia, woda odparowała, także tutaj już będzie fajny sos gęściutki, także do tego, tak jak mówiłem, jakoś w kasza czy ziemniaczki i mamy szybki obiadek.